Witam w kolejnym filmiku. Pewnie słychać znajomy śpiew ptaków. Ja sobie siedzę na mojej stałej ławeczce i obserwuję. Obserwuję górę. Przyglądam jakieś tropikalne ptaki. To są takie miejsca, które na rekanierzu właśnie, gdzie człowiek może prosto przeoczyć. To pewnie ostatni taki filmik z tego miejsca. Może ostatni, że ostatni w życiu, ale ostatni teraz. Miałam troszeczkę się zrelaksować, posiedzieć sobie w tym pięknych dźwiękach. Przy okazji zabrałam jeden flakonik do umówienia, także umówienie też będzie. Natomiast my jeszcze jedną wizytę planujemy, ale podejrzewam, że nie wiem, czy tutaj akurat zawitamy, dlatego że będziemy się żegnać z pewnymi miejscami w zoo. A to miejsce, chodzi o to, że to nie jest miejsce do żegnania, ale raczej jak jest już tak cieplej, to chodzimy głównie zewnętrznie, głównie po tych terenach otwartych, a niekoniecznie pawilonach, tylko jako rozpieszane, czyli pawilon. Także zaraz pokażę, jakiś to flakonik ze sobą zabrałam. Oczywiście w tym takim, powiedzmy, woreczku etui zabezpieczającym. Zawsze pod tym kątem, żebym ja nie dokonała jakichś znicznych zarysowań itd., ponieważ mnie to denerwuje. Jak już taki nabędę i na przykład świadomie, bo ktoś to oznaczy, bądź też z tego powodu nawet obniży cenę, to to jest inna sytuacja, ale w momencie, kiedy ja mam coś od samego początku, to staram się o to tak dbać i zawsze w torebce mieć w takich różnych woreczkach, nie woreczkach, aksamitnych i nieaksamitnych, pod tym kątem, żebym ja żadnych zniszczeń, zarysowań, uszczerbków nie zrobiła. To akurat zabrałam. Mam taki aksamitny, czerwony woreczek. Bodajże po akawie, to jest niedostępne w Polsce. Natomiast zabrałam jeden z zapachów polskiej marki niszowej Exuma. Marki, przypomnę, którą się w ogóle zainteresowałam pod kątem Zapytaj Marleny. I to jest ta seria podróżnicza Voyage. To jest jeden z tych zapachów. Ja mam całą serię. To jest jedyna, nie wiem, co jest za bardzo ważne, ale to jest jedyna seria, jedyna jakby taka grupa zapachów, którą za bardzo się nie zajęłam przed przeprowadzką. Czy chcę, żeby ze mną zostały, czy też nie. Mam całą serię. Zaczęło się od mokrych kamieni. White są przepiękne. Nazwie White, ale efekt mokrych kamieni, taki efekt po prostu. Tutaj mamy zapach Eternal, nie wiem, Ice. Są jeszcze inne zapachy, na przykład taki, który ma wydmy w nazwie. Tak, w ogóle jeżeli chodzi o szatę, ona jest zupełnie inna niż tego Liquid Gold tych dawnych. Natomiast wiem, że te dawne też już chyba zaczęli robić w takiej szacie, takiej bardziej prostej, minimalistycznej, totalnie przeźroczystej. Ja sobie zaraz takiego ice zaaplikuję. Zobaczymy, jaki będzie odbiór. Ja dokonam porządnych testów i omówienia tej marki już po przeprowadzce. Oj, to będzie właśnie akurat marka, która jest licznie reprezentowana pod kątem ilości flakonów w mojej kolekcji. Także myślę, że będzie mogła się znaleźć w wspomnianej szufladzie z markami. Pewnej określonej jednej bądź dwóch. Jak ktoś nie do końca wie, co chodzi o szufladę z markami, to odsyłam do filmiku właśnie z organizacją Perfum na nowym miejscu, częścią Zero. Tam wspominam, jakie mam plany odnośnie i półek, i szuflad, i całej organizacji szafy perfumowej. Tych zapachów serii Voyage, nie wiem ile do końca jest, chyba 6 bodajże. Spauzuję, zaaplikuję i zaraz wrócę. Wiem, tak, pierwsze zetknięcie, dlatego że jak nigdy aż tak dobrze wszystkich całościowo nie potestowałam. Zawsze najlepiej znałam te, którym najbardziej podeszło, czyli Liquid Gold oraz Winestones. Te pozostałe, zwłaszcza z tej serii Voyage, tak sobie poznałam. Trochę takim informacyjnie eksumy jest na moim kanale. Dokończę chyba jednak chodząc, bo jeszcze czegoś się zmierzyło się do niej. Ale też może coś się uda pokazać. Wiesz, bo tutaj są takie malunki, powiedzmy, na szybę, żeby te ptaki czuły się jakieś takie spokojniejsze, bezpieczniejsze, żeby się nie naruszało ich jakieś takie, nie ruszało ich spokoju, ale to jest taki kolorowy gołąb. Chyba go tam widać kolorowo. Idę, może przejdę tutaj fragmentem, może niektóre ptaki będzie i dźwięki bardziej słychać. Też wydaje mi się, że zawsze takim tak było słychać. To nie było problemem. Jest źle taki fajny, zawsze się nazywa, już pamiętam, Słonecznica. Nam się udało kiedyś kilka razy zobaczyć całą kolorystykę rozpostartej, dobrze jak to dobrze określam, właśnie cały ten pióro, że tak jest.
A tutaj w ogóle, o, będę Wam mogła pokazać parę. I to jest dokładnie, ona się nazywa szafirowa. Ale tu jest tam też inne. Zapach wybieram bardzo dziwnie, w ogóle nie w moich klimatach. Dosyć on jest seksowy, początek dosyć męskawy. Może bardziej na aurę wiosenną, letnią, lepiej upalną, ale na skórę męską. W tym zapachu, jeżeli chodzi właśnie o Eternal Ice, dobrze, mam Eternal. Początek no, przy ściwiwaniu, bo właśnie się czuję taki chłód. Gdzie różne te zapachy potrafią jakby być różne jak na początku, że sami zapachy potrafią bardzo tę skórę wręcz rozgrzać, że ten faktycznie chłodzi. Ten zapach faktycznie chłodzi, jest taki wręcz lodowy na skórze. Początek, uderzenie początkowe to jest takie uderzenie chłodu, rzeźkości, aromatyczności. Z dużą wąż takiej troszeczkę stresowości, ale takiej surowej, lodowej, trochę męskawe. Natomiast bardzo szybko to mi jakoś tak osiadło na skórze i zrobiło się nie tyle zasłodzone, co lekko osłodzone. Zatraciło tą swoją taką męskawość, szorstkość, lodowość też, właśnie tą lodowość, która mogłaby być atutem. Nadal jest jakiś taki nieokreślony kół, może i nadal bardziej na skórę męską. Ja myślę, że to może być zapach na jakieś takie mocno cieplejsze dni. Natomiast mną nie wstrząsa, dlatego że jest taka lodowość, płód, taka rzeźkość, aromatyczność, ale jakby nie jest to na tyle surowe, żeby mi się kojarzyło z jakimiś, nie wiem, kamieniami, skałkami, z jakąś taką surowością klimatu, nie wiem, arktycznego, skandynawskiego. Ja bym właśnie coś takiego chciała tutaj, po tej nazwie też i tak dalej, żeby to było takie surowo, chłodno, takie właśnie bliskie natury, natury jakiejś takiej skandynawskiej, jakiejś takiej właśnie mroźnej, jakiejś, nie wiem, surowo północno-kanadyjskiej, jakiejś, nie wiem, syberyjskiej. Jakby nie do końca widzę ten pierwiastek natury w tym zapachu. Myślę, że temu zapachowi na pewno jest daleko od zieleni, daleko od typowych cytrusów. Bardziej może jakieś takie trochę zmrożone zioła. Ciężki do określenia, ciężki do ugryzienia. I nie patrzę tutaj w ogóle na spis nut. Podejrzewam, że gdybym miała spis nut, to może bym się skoncentrowała, który składnik tak tutaj gra porządny z czymś, bądź też może połączenie czego. Bo czasami jest tak, że wcale nie jakiś konkretny składnik, tylko jakieś połączenie daje taki efekt. To jest plain pedagogic. Możemy się w ogóle nie sugerować nutami, bo to wszystko daje jakiś efekt takiej wiśniowości. Wydaje mi się, że w Molinard Pure chyba nie ma wiśni, a tak jak wspominała Marlena, właśnie jest efekt wieczorowej wiśni. Mamy zapach perfumu Roma, Vanitas, który nie ma wiśni nutek, ale pachną mocno wiśniowo, albo po prostu marka nie podaje też, nie podaje kompletnie. Są też zapachy, że mamy jakieś nuty, które są niewyczuwalne, także warto to zawsze mieć na uwadze. Zresztą w ogóle umawianie zapach na podstawie nut, na podstawie tego, co wskazują inni, co wskazuje fragrantika, jakie akordy wskazuje fragrantika, motywy, nie motywy, tendencje. No, tak naprawdę nie ja się stelam, bo to należy opowiadać o swoim własnym doświadczeniu, o swojej własnej skórze, własnym odbiorze, a nie co wskazują inni, bo może być tak, że zupełnie tego nie odczujemy i w ogóle tak naprawdę no, opowiadania zapachu na podstawie tego, co piszą inni, to jest w ogóle totalne jakieś nieporozumienie, bo nie wiem, na czym to ma polegać i czemu to ma służyć tak naprawdę. Cały czas uważam, że treści perfumowe, nie muszę się z nimi zgadzać, nie muszę się zgadzać z opiniami, mogę wręcz być kompletnie inne, ale trzeba mówić o swoich własnych odczuciach, co my czujemy, nawet jeżeli to są bardzo dziwne skojarzenia. Nie wiem, ktoś mi powie, że czuję jakąś farbę, nie farbę, ale po prostu są jego własne skojarzenia, niezależnie od tego, co piszą inni, co wskazują inni, to wskazuje fragrantika i jakie są nuty. Bo nuty nutami, a często jest tak, że odbiór zapachu ułożenie jest kompletnie inne. Nawet takie ułożenie na papierku, czy na materiale, też na skórze. Zresztą to już było wielokrotnie w serii perfumy dla początkujących, też reaktywacji. Że tak naprawdę odbiór zapachu, to wszystko jest bardzo subiektywne, natomiast nawet na nas samych, w różnych dniach, w różnych porach roku, w różnych nastrojów, nawet na różnych fragmentach ciała, nie wiem, też skóra kontra włosy, kontra rozgrzana skóra, kontra materiały, kontra papier. To wszystko tak naprawdę może mieć zupełnie inne ułożenie. Są zapachy, które mogą pasować na włosach, pasować na ubraniach, nie pasują na skórze i odwrotnie.
bo czegoś nie ukażą na materiałach, coś na, ukażą na skórze. Z jakąś skórą zagrają, z inną skórą nie zagrają, z nami zagrają, innym razem z nami nie zagrają. Trzeba poczekać też na jakieś popróbowanie innym razem, popróbowanie inną aurę pogodową, poczekać, nie wiem, na bardziej chłodniejszą aurę, na bardziej może mrożną, bardziej deszczową, wilgotną, bardziej wietrzną. To wszystko ma znaczenie, łącznie nawet z tym, jakie jest nasze podejście, co się ostatnio używało, nawet nasze samopoczucie, poziom wyspania. Wszystko ma znaczenie. Człowiek zmęczony może go drażnić wszystko i jakby nie uzyska tego, co by mógł dostrzec, gdyby było dobrze. Tak ważne czasami te zapachy są jednak właśnie też jakby na wpłynięcie na nasze samopoczucie, odbiór i tak dalej, podejście. Mogą pomóc, mogą dodać energii, mogą osłabić, mogą przytłoczyć, mogą wzmocnić, mogą podziałać jak aromaterapia. Powiem tak, są zapachy, dla których ja widzę w ogóle szansę tylko w określone pory roku, tylko w określone sytuacje, tylko w określone pory dnia, tylko w określone też takie aury pogodowe, które potrzebują deszczu, które potrzebują z kolei rozgrzania, słońca, żeby w ogóle zaczęły grać. Pamiętam jeden z pierwszych zapachów myszowych, które poznałam, od Alien, Annie Guttall, i ten zapach po prostu nikł, nic sobą jakby nie dawał, czy to na skórze, czy na papierku, bez słońca. Potrzebował rozgrzania, rozgrzanej skóry, rozgrzanej promieniami słońca. Słońca potrzebował, żeby zacząć żyć, a inne zapachy wreszcie słońce może zniszczyć, a tak pięknie zagrają z deszczem. Z deszczem kiedyś pięknie zagrał klasyczny Michael Kors, woda perfumowana, czy de parfum, ta wersja bananowa. No nic, skończę, pochodzę może jeszcze, pokręcę się, posłuchacie pięknego śpiewu ptaków. Są te różne fragmenty zielone. Idę zobaczyć jeszcze dzioborożca, może dzioborożca pokażę. W tym momencie prawie nikogo nie ma, także sobie można chodzić. Rzeczy zostawiłam na ławeczce. Zresztą mogę pokazać. Tam nie wiem, czy widać moja torba, z którą ostatnio chodzę, ta torebka. Ta czarna, dawek jest. Unikam słońca, także może być jeszcze póki co, chociaż zaraz się przesunę na jasne torebki. Ja to pewnie po przeprowadzce oraz taka moja torba pastelowa, ale zgrywająca się z wszystkim. Mamy takie dystansowane pastelowe kolory. Jako taka torba, żeby coś zabrać, albo jak coś kupię po drodze, no nie wiem. Żeby po prostu nie brać kolejnych toreb. Więc ja idę zobaczyć. Nie widzę żadnego. O jest. Chyba widać. Dzioborożec. I tutaj jeszcze jest obok, o jest drugi, i tutaj jest jeszcze czakalaka, z którym fajny kontakt nieraz łapałam. Dziwo ja bardziej niż Darek. Są zwierzątka, z którym Darek bardziej łapie, ale o, tu mamy czakalakę. Proszę bardzo. Tak, czakalaka jest bardzo zainteresowana, bardzo śmiesznie reaguje na wszystko, na dźwięki, na ruch. O, tak. Bardzo, bardzo pobudzona, bardzo zaciekawiona. Także, tak, chyba ciekawi ją. O, jest i druga. Są mi dwie czekalaki. Co możemy powiedzieć o czekalce po tej serii? Niespełniony zoolog, no, bardzo zaciekawiona. Czekalaka bura. Tutaj co mamy z takich ciekawostek? Jak patrzę po terenie, żyję sobie w Ameryce Południowej. Zamieszkuję między innymi bagna. Bardzo rzadko schodzi na ziemię. I właśnie wydaje różnorodne odgłosy od piskliwego płaczu, po gwizdy i gdekanie. Ale akurat w tym momencie są cicho, chociaż przeważnie jak byłam, to sobie hałasowały. No ale dzisiaj są spokojniejsze. No nic, idę. Idę pilnować swoje żywy, to wejdzie i nawet nie zauważę. Tutaj mamy jeszcze na przykład kakadu różowa. Nie wiem, czy widać, czy nie. Ale może. Chyba widać. Może tu będzie bardziej widać. Się akurat odbija, nie odbija, ale chyba tam widać takie fragmenty różowe. No, powiem tak, są tutaj w ogóle też takie
różne zielonkawe. No to nie zawsze jest tak, że to się to wszystko super pokaże. I tutaj też sobie się tak odbijam, że jest ciężko. Natomiast te ary można fajnie pokazać. Jest dużo różnych tropikalnych. Ja już pokazywałam tutaj właśnie tą szafirową. Także chciałam pokazać te takie tutaj tropikalne. To jest na przykład ara niebieskogłowa, ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy ja jestem w stanie. Chyba tam się można dopatrzyć. Może jeszcze nagram jakiś filmik aparatem przed nim. No nie, wydaje mi się, że to troszeczkę duszno robi. Także ja będę chyba zmykać się na powietrze. No a ja się sobie wybiorę jakieś pięć zwierzątek i będę chyba spadać. Ale spadać pod tym kątem, że jeszcze się zastanawiałam, czy przypadkiem do botanicznego nie pójść. Nie wiem, jak będzie za te kilka, nie pójdziemy razem, bo planujemy dwa miejsca się pożegnać, i zoo, i botaniczne, ale wybieranie nasze rano ogólnie bardziej mam wrażenie z powodu Darka. To czasami to jest takie wyjście dużo później niż planujemy i potem, no nie, że na wariackich papierach, ale powiem tak, ja też, skoro jak się sama wybieram, to czasami ja sobie zaplanuję, tak jak dzisiaj, a na przykład o 9 wyjdę, no i wyszłam po 10, o 9 wyjdę, zdążę na Manule po 10, o 10 wyszłam, także to też nie jest tak. Mam wrażenie, że potrafię się sprawniej wybrać, jako my się razem, bo mi zależy, żeby jak najwięcej tych miejsc obskoczyć, a jak sama i wiem, że to potem jakoś to mogę coś pozmieniać, poprzekładać, to jakoś tak czasami się to opóźnia nieźle. W ogóle dzisiaj mam pecha. Był taki smak lodów, czarne złoto, czarne. I ja to wzięłam i oczywiście się poplamiłam. I to tak się mądrze poplamiłam, że poplamiłam w sumie 3 rzeczy. No i mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę, więc idę w kolejne tereny. Nie wiem, gdzie pójdę. Nie zobaczyć, czy są jeże zwierzę. I jak byłam z tą taką naszą panią znajomą, stąd to byłem. Potem jak byłam z Darkiem, nie było nigdzie, ani w domku, ani na zewnątrz. A teraz zobaczymy. Ja tutaj pokażę trochę, że są takie auta porządkowe, po terenie zobaczyć środę, nie robię tutaj trochę jeszcze z tą taszarnią. Tutaj trochę różaneczników, robię dronów. No, różaneczniki to, jak dobrze każdy jest chyba to samo, co rododendron, bo to tak przeważnie jest oznaczone albo. To jest także rododendron, bo też są azalie oznaczone jako rododendron. Czyli że wydaje mi się, że sobie z rododendron z pojęciem wyższym i na przykład może być pod tym właśnie oznaczone jako rododendron wyższy, rododendron jako azalia. Tutaj w ogóle są te pelikany, ten inny gatunek. I też się wędrowała czapla, nie wiem czy tam widać, czapla siwa, też wylądowała, także... Taka ciekawostka, nie widziałam, że wylądowała tylko u nich. A stoi tak nieruchomo, jakby to była jakaś figurka, nie wiem. Jak to by ją tam postawił. Są te pelikany też jakieś znieruchomiałe. Niektóre. Co jeszcze jeden się zawiesił. Tu w ogóle... A tu pawie są przeniesione. Chyba nie wstawiam, byśmy tu się nie było. Dobra, nie będę taka. Jeszcze tylko zostawię to nagranie, żeby zobaczyć, czy uda mi się pokazać jeżu zwierzę. Mamy tablicę jeżu zwierzę. Tu sobie chodzą w tle czerwonaki, czyli flamingi, a nie czy widać. No i nie wiem, nie ma jeżu zwierzę, a i na zewnątrz, ani w domku, także powtórka z rozrywki, to co byliśmy z Darkiem. No więc lecę dalej. Także chyba koniec. A perfumy dnia to głównie orzeźwiające, zielące, zrusowo-ogoniaste Crystal Over, piękne orzeźwienie i w ogóle jedna z moich ulubionych zapachów Chanel. I myślę, że ciekawa propozycja zielono-cytrusowa, jeżeli chodzi zielono-cytrusowo, będę mówić powoli, jeżeli chodzi o mainstream, gdzie są cytrusy nieostre, niesyntetyczne, nie jakieś takie drażniące, detergentowe i to wszystko tak pięknie wplecione w taką aurę zieleni, taki piękny, szlachetny, taka szlachetna zieleń z cytrusami, szlachetna, kościowa.
oraz testy różnych zapachów, między różnych drzewności, leśności, aromatyczności i pewien zapach, który zupełnie jest inny, ale też próbowałam sprawdzić. To jest taka marka, która w ogóle jakby zatrzymała się i jakby nie idzie dalej, nie pojawia się nic nowego. I ona tylko funkcjonuje na Instagramie chyba, nie widziałam, nie znaleźć innych namiarów, na fragrancie też ich nie ma, ona miała wejść do Polski, ale wyszło inaczej, French Santech, chyba tak to się wymawia. A hałasują flamingi. Nie wiem, jakie będziemy mieć zwierzątka w tym zoo, które będziemy mieć teraz, znaczy wiem. Wiem na pewno, że z takich zwierzątek, których tutaj nie ma, będą, bo już byliśmy raz, orangutany są, kondory z Ameryki Południowej na przykład. Nie ma szympansów tych, co tutaj, tylko są te bonobo. Ich jest bardzo dużo. Chyba też pięknie. Różowo. No, w zoo jest też dużo ładnych terenów. Florystycznych bardziej, zagospodarowanych. Także nie jest tak, że tylko zwierzątka. Ta aura roślinna też jest bardzo duża. Zobaczcie, ile tutaj jest. No, pełno wszędzie zieleni. No nic, ja lecę dalej i to już chyba kończę.